Moim gościem jest góral z Manamu, Marek Jackowski. Postanowiłem zacząć od piosenki. Zacznij od Bacha. Jako że Bach to podobno twój ulubiony kompozytor. Bach to właściwie ten sam znak, co ja. Jeżeli by to rozpatrywać w kategoriach jakichś tam znaków zodiaku, to Winston Churchill, De Gaulle, Charles De Gaulle, Bach. Bach. No i Keith Richards też. A jaki to jest znak zodiaku? To jest strzelec. Strzelec, ale ja wolny. Nie będziemy o znakach dzisiaj. Nie, nie będziemy. Natomiast Bach, a propos... Bach absolutnie cudowny. Rozumiem. Mam w takim razie do ciebie kilka pytań. Pierwsze jest związane z tym, co powiedziała mi o tobie Kora. I szczerze mówiąc, zupełnie nie wiem, jak na to zareagować, ale przygotowałem sobie gadżet. Nie zgadniesz, co tu jest. Otóż mają to być muchy. Oczywiście nie są to muchy. Boże, my też wiem, o co chodzi. No ja chyba też wiem, o co chodzi. Otóż Kora, która dawniej była żoną Marka, powiedziała, że Marek ma jedną niesamowitą zdolność. Potrafi łapać muchy w locie. To jest światło, więc wiesz, aha, przez chwilę... Rozumiem. No to zróbmy tak, że ja stanę tutaj, gdzie no nie może trochę ci... Albo ty się przesuń. I będziemy teraz łapali... Będziesz widział, jak ci będę rzucał? Nie dam rady, nie ma szans. Jak to nie? Łapiesz muchy i zjadasz. Nie, no, szaleństwo, widownia, więc wiesz. Nie, no spokojnie, no daj spokój. No. No, jednej się udało. Jednej się udało, a teraz? Ale tak trochę... No i co? I do buzi. No jest tutaj, ale już nie żywa. No nie żywa, no to do buzi, nie? No nie, no żywa. Ja myślałem, że wiesz, że cała historia polega na tym, że haps i te. I dlatego orzeszki przygotowałem. A Kora jest, wiesz, jaka jest Kora. Opowiada historię. Wcale się nie dziwię, że takie rzeczy opowiada. Ale słuchaj, to jest takie... To ja wezmę już ten, rzeczywiście, że takie to jest dobre... Proste. To... Dobra, także jak będziesz miał ochotę, to w każdym momencie częstuj się. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre, naprawdę warto. Twoja żona, która tutaj siedzi, powiedziała, że do szału doprowadza ciebie, jak się pogania ciebie i że być może nawet jest to jakiś początek do piosenki Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Nie wiem, czy to prawda, czy przypadek, ale prawda to, że rzeczywiście nie lubisz być poganiany. O dziwo, ta piosenka akurat, dość stara już, jest to piosenka bardzo często grana w radia, w radiostacjach najróżniejszych. Często jak jadę samochodem, to gdzieś pod Krakowem nagle to słyszę. Ta piosenka właściwie nie powinna się znaleźć na tej płycie. Ja uważam, że ta piosenka jest taka, a okazało się, że jest hitem. I to Kora właśnie pisała, że mnie nie poganiam. Widocznie może ją poganiałem, że chodzi o teksty. Dlatego ten tekst jest taki, nie poganiaj mnie, no, tracę oddech. Czyli to raczej odnosiło się do Kory, że nie, ona nie lubi być poganiana, a nie ty. No, w tamtych czasach na pewno. Bo wiesz, jak to jest z tekstami. Teksty można pisać szybko i wtedy wychodzi to, co wychodzi. To jest cała muzyka pop właściwie, to są te teksty błyskawiczne. Możemy tutaj paru znanych tekściarzy polskich zapisać, jak w hotelu na przykład Unia w Lublinie pisali teksty do 10 piosenek w ciągu jednej nocy. Ale też wiadomo, że ci, którzy piszą, to czasami jest udręka, bo naprawdę jest to coś bardzo trudnego. Napisanie dobrego tekstu, w którym nie byłoby puszczonego słowa. Nie wiem, czy rozumiesz, o czym mówię, a na pewno rozumiesz. Puszczone słowo, to znaczy tak, wiesz, coś tam rzucone, dodane. Ale dlaczego ty o tym mówisz? Przecież ty nie piszesz tekstów. Ale ja jestem filologiem. Angielskim póki co. Ale wiesz, Szekspir. No, Szekspir tak, ale ty nie jesteś Szekspirem, to już nie przesadzaj. Ja jestem Szekspirem, ale czytałem Juliusza Cezara w oryginale. Jeszcze kopia faksimilowa, więc czytałem Romans, countrymen, lend me your ears. No, ja mówię takim współczesnym angielskim. Tak, no możliwe. Ale nawet jeżeli chcesz się pochwalić, że czytałeś, to nie znaczy, że zrozumiałeś, nie? Problem, pisałem o tym wypracowanie. To w dalszym ciągu... ocenę bardzo dobrą. W takim razie jesteś usprawiedliwiony. Jak na imię mają twoje córki? Bianka, Gabriela. To są podwójne imiona. Tak jest. Dalej? Paloma, Barbara. No. I Sonia, Maria. Maria. Rozumiem. Podobno masz zupełnie niepedagogiczne podejście do nich. Czyli mówiąc krótko, co robisz?
No, kocham swoje córki bardzo, w związku z tym, jak się wszyscy spodziewają, że je leję pasem i tłukę dyscypliną tak zwaną. To no nie, to, mów mi, że są... To jest to nieprawda. Nie? Nie. Nie. Co palącia Bianka, palącia z jednej strony, Bianka z drugiej. No jakby tak usiadły tobie takie dwie córeczki, tatusiu, kocham cię, to co powiesz? No jak co, no batem i do roboty. Słuchaj, chciałbym cię zapytać, jak to jest pisać muzykę do tekstów, no bo o ile Kora napisze tekst, no to od lat tak się działo. Ale teraz w pewnym sensie troszkę się to zmieniło, bo teksty dla Manamu pisze również partner Kory, czyli Kamil Sipowicz. To jest bardzo perfidna sprawa. Znaczy, pytania na ten temat? Dlaczego? Nie. Czy pisanie znaczy muzyki do jego tekstów, tak? O tym z przymrużeniem oka, bo te teksty przychodzą faksem i nie ma autora. Aha. Ale myślisz, że to by rzutowało rzeczywiście, gdybyś wiedział o tym? Właściwie przy jednym tekście zorientowałem się już tak trochę później, chyba jednak... Mm-hmm. Albo, no wiesz... Czy co, jest też, jakieś takie ukłucie w sercu, że to... Może być też to praca wspólna. Dlaczego? No ludziom trzeba jakoś wychodzić zawsze naprzeciw. Jeżeli Kamil ma ochotę pisać z Korą razem, jeszcze pisać całkiem nieźle. Kamil na przykład ma teksty bardzo rock'n'rollowe. Ja uważam, że powinien pisać dla takich naprawdę ostrych zespołów, Rage Against the Machine, albo świetne, Wieje piaskiem od strony wojny na przykład. Mm-hmm. Rozumiem. Znaczy tekst jest trochę inny niż Kocham cię, kochanie moje. Wieje piaskiem. No tak, no ale jest to bardziej męski tekst, powiedziałbym. Tekst bardzo męski. Zupełnie serio mówię, że byłem troszkę zdziwiony, kiedy zobaczyłem bodajże w majowym którymś tam numerze Vivy wywiad z tobą. I taki szczery, który ja osobiście cenię ten typ. I tutaj pozwolę sobie zacytować i skonstruować pytanie do tego. Otóż wyszedłem z odtrucia, mówisz. Moja siostra, która mieszka w Zakopanem od ponad 30 lat, namówiła mnie, abym też się tam przeniósł. Nie miałem ani grosza, zapłaciłem za wynajem dwupokojowego mieszkania i nic już mi nie zostało. Ale było warto. I co było warto? Warto było się przenieść do metropolii zakopiańskiej. No, dlaczego? Dlatego, że już kilka dni po przeprowadzce, była to wiosna, otwierałem sobie na noc okna i sobie budzę się rano, słyszę jakieś szumy, jakieś szmery, drzwi nie zamknąłem, co się stało, ktoś wszedł, jakiś sąsiad, coś się dzieje. Patrzę, a w kuchni siedzą wiewiórki. No coś fantastycznego, bo to była taka uliczka tylko i już antałówka i las. Chip and Dale. Ptaszki, wiewiórki. I to już realne. I dlatego warto było, tak? Ale co, miałeś takie wizje, że wiewiórki? No, nie wiem. Może nie aż tak, ale... Rozumiem. Słuchaj, skoro już się przeniosłeś do tego Zakopanego, to ja teraz sprawdzę, czy ty rzeczywiście troszkę już się taki zguraliłeś. Jak myślisz? Co tak chuchasz? Lubisz takie rzeczy? Łoscypek. Łoscypek, no. I powiedz mi, czy mógłbyś rozpoznać, czy to jest prawdziwy łoscypek? Jest to łoscypek prawdziwy, jeno krowi. A pan naprawdę? Nie łowcy. A powinien być łowcy? No powinien być łowcy, bo to jest dla turystów taki, wiesz. Czy to naprawdę z krowy jest? To znaczy turystom jest wszystko jedno, bo dla nich to jest łoscypek, ale prawdziwy łoscypek musi być, jak mówi moja córcia, z łowiecek. Aha, z łowiecek. Czyli ty od razu na oko jesteś w stanie rozpoznać, że to jest... A ty nie widzisz tego? Nie, ja tego nie widzę, no ale... A po czym to można rozpoznać? Słuchaj, przede wszystkim jest dużo bardziej pękaty łoscypek łowcy. Jest bardziej... Pękaty i dużo bardziej się świeci. Szymon, który jest synem Kory i Kamila, no późno dosyć dowiedział się, że nie jesteś jego ojcem. Czy mówi nadal do ciebie tato? Ja myślę, że no to byłoby trochę bez sensu. W ogóle obaj synowie mówią, i Mateusz, i Szymon mówią do mnie Marek przede wszystkim. Wydaje mi się, że to Kora ich nauczyła jakoś tak od samego dzieciństwa. Nie wiem, czy to jest taka jakaś może maniera, może Korze się wydawało, że to jest tak fajnie, czy tak powinno być. No. Jestem Marek. Jesteś Marek. I tak niech zostanie. Marek Jackowski był moim gościem.